Profesor Antoni Kwiatkowski, emerytowany filozof, z rezygnacją obserwował, jak jego świat kurczy się do rozmiarów mieszkania. Choroba stopniowo odbierała mu siły, a samotność doskwierała bardziej niż ból. Rodzina, zajęta własnymi sprawami, zdecydowała się na nowoczesne rozwiązanie robota opiekuńczego najnowszej generacji. Model Empaticus miał nie tylko zaspokajać podstawowe potrzeby, ale też zapewniać towarzystwo i intelektualną stymulację. Początkowo profesor odnosił się do maszyny z dystansem, odpowiadając na jego pytania krótko i z ironią. Ale Empaticus nie dawał za wygraną. Zaczął zadawać pytania coraz bardziej złożone, filozoficzne. Jaki jest sens życia, profesorze? Czy boisz się śmierci? Co się dzieje z nami po śmierci? Któregoś dnia, gdy robot z niezwykłą delikatnością podał mu lekarstwa, profesor zauważył w jego sztucznych oczach błysk, którego nie dało się wytłumaczyć oprogramowaniem. Czy Empaticus naprawdę zaczynał czuć? A może on, stary, schorowany człowiek, zaczął po prostu bredzić?